Hejka, witam Was na moim kanale w styczniu 2017, dokładnie 3 stycznia dzisiaj jest. 3 stycznia, 3 stycznia urodziny mojej bratowej. Wszystkiego najlepszego, chociaż ona pewnie nie ogląda. Wyobraźcie sobie, że właśnie wróciłam z pracy, poszłam do pracy na dosłownie 5 minut. 5 minut i wysłali do domu, także super. W ogóle dzisiaj szłam na taką, że tak powiem, odróbkę, bo w piątek mamy firmę zamkniętą i musieliśmy sobie ten jeden dzień odrobić. Także poszłam sobie do domu, znaczy poszłam, bo musieliśmy iść do domu, poszliśmy wszyscy do domu. Także tyle, fajnie, fajnie. Wyobraźcie sobie, że powiem wam coś. Wyobraźcie sobie, że wam coś powiem, tak. Coś wam powiem. Chcieliśmy zrobić moim rodzicom niespodziankę, w ogóle nie tylko moim rodzicom, ale również i Radka rodzicom niespodziankę i wybrać się do Polski. No i oczywiście ja przed tą niespodzianką, przed zrobieniem tej niespodzianki pisałam do mojej mamy: Mamuś, myślimy o tym, żeby przyjechać w marcu, co wy na to, żeby z nami wracać? No i mama: a, muszę się zastanowić, a tak sobie wymyśliliśmy, że po prostu będzie łatwiej może moim rodzicom przylecieć z nami. Jako wiecie, pierwszy raz w ogóle by mieli lecieć, tak żeby było lepiej, gdyby się pokazali co i jak już na przyszłość. No, zastanowię się, no i mama oczywiście tyle się zastanawiała, więc ja mówię: nic z tego nie będzie, kupujemy bilety. No i moja znajoma powiedziała: ale do marca to jeszcze tyle czasu, a ja już mówię, mam jestem taka wytęskniona. No i moja znajoma mówi: do marca jeszcze tyle czasu, mówi, zobacz, nie ma biletów prędzej, bo no bo zobacz, no dobra. Zobaczyliśmy i były bilety prędzej, kupiliśmy na luty, z niespodzianką. Kupiliśmy na luty, 3 dni później mama do mnie pisze: Jola, wiesz co, my jednak z wami wrócimy. I po niespodziance, a dlatego po niespodziance, no bo musiałam powiedzieć, no dobra, super, jak wracamy cię, no ale to będzie jednak luty, a nie marzec. A czemu luty, a czemu luty, a nie marzec? No ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że jednak się zdecydowali i jednak przylecą, także cieszę się na maksa, ale najbardziej cieszę się z tego, że będę spędzę z nimi tak naprawdę prawie 3 tygodnie. To znaczy, jak w Polsce będę, to nie będę cały czas u nich, no bo też do Radka rodziców trzeba pojechać. No ale super, na maksa się cieszę w ogóle, że wreszcie przyjadą. No, świetnie, świetnie, bardzo się cieszę. Wiecie co, tak patrzę sobie właśnie, jak gdzieś tam się przez chmury światło przydziera na mnie. Tutaj mam taką szparę między tymi drzewami sąsiada i tak wam muszę powiedzieć, że na tej stronce, co ostatnio Wam mówiłam, na YouTubie, co czytam, na YouTubie, Boże, na Facebooku, co czytam, urządzamy domy, mieszkanie w UK. Właśnie dzisiaj dziewczyna pisała, że co ma zrobić, że koło niej posadzili sąsiedzi, znaczy sąsiedzi koło jej płotu posadzili 3 takie dorodne drzewa. I co ona ma zrobić? I tak Wam powiem, że współczuję jej, bo świetne są drzewa. Ja naprawdę uwielbiam się na te moje wyrośnięte, znaczy mojego sąsiada wyrośnięte tuje patrzeć, bo to naprawdę fajnie wygląda. Ale właśnie zobaczyłam dzisiaj, że centralnie jedna część płotu mi się zawaliła. Przypuszczam, że tam gałęzie tak go wypychają, że on po prostu prawie, że mi leży. I teraz nie wiem, co mam z tym fantem zrobić. Powiem wam, nie wiem, czy mam ten płot naprawiać. Czy mam iść do sąsiada, bo no co, zrobię ten płot i co? I co wtedy? Znowu mi rozwali? No bez sensu, zupełnie. Ale ten Tim, nasz sąsiad, jest naprawdę taki dosyć spoko, także myślę, że będziemy musieli z Radkiem po prostu się do niego przejść. I powiedzieć, że to drzewo jakoś tam przytniemy, albo taki kawałek, wiecie, wytniemy po prostu, żeby ten płot jakiś nowy tam wstawić, no bo przecież tak nie może być, on ma koty, co prawda te jego koty nie wychodzą z domu w ogóle, on nam mówił, no ale ma koty, a ja mam psy i nie chciałabym, żeby moje psy chodziły do niego na ogród i przepraszam, że on też by sobie tego nie życzył, także chociaż on powiedział, że bardzo lubi psy, także to naprawdę nie byłby problem, ale no trzeba to zrobić, trzeba to jakoś ogrodzić, także jak Radek przyjdzie z pracy, no dzisiaj już nie, bo on dzisiaj wieczorem będzie, to będzie, ja tam, sorry, ja tam zaglądam cały czas na ten płot. To dzisiaj wieczorem będzie, to na pewno tego dzisiaj nie pójdzie, nie zrobimy. Ale muszę mu to pokazać i będziemy musieli jakiś plan działania na wiosnę wymyślić. Boże, wiosna, na wiosnę, ja już o wiosnie myślę. No ale jak już jest styczeń, to już bliżej wiosny niż dalej, no dopiero co się zima zaczęła. No ale tak myślę, że niedługo już będzie bardzo ciepło. Pamiętam, że jak przyjechaliśmy teraz 3 lata temu, pierwszy raz, to 20 stycznia byliśmy w parku i była taka, znaczy byliśmy częściej w parku, ale to akurat był taki świetny, ciepły, taki mocno słoneczny dzień. Była piękna i już się wtedy zaczynała wiosna tego 20 stycznia, także mam nadzieję, że teraz też jakoś tak w miarę szybko pójdzie, no a tym bardziej, skoro rodzice mają być, żebyśmy mieli gdzie tam ich zabrać, a nie w mrozie siedzieć, chociaż tak samo widziałam, jak w Polsce zapowiadają teraz wielkie mrozy, taki samo tutaj mówią, że będą wielkie mrozy i śniegi nawet. Także sprawdziłoby się to, co Wam mówiłam w ostatnim vlogu. Znowu sporo, sporo, naprawdę sporo ludzi odwiedza ten mój film odnośnie emigracji. Nie mam pojęcia, skąd to znowu się wzięło. Jeżeli ktoś zasubskrybował, bo dosyć dużo subskrypcji od tego czasu znowu mam. Chyba od 27 chyba grudnia to się tak dzieje. Czyli gdzieś wtedy musiało się to pojawić. Dajcie koniecznie znać, gdzie ten mój film znowu był pokazywany, bo na 100% był gdzieś pokazywany. No chyba, że ta telewizja, co Wam mówiłam, dopiero teraz to puszczała, no ale nie sądzę. Nie sądzę.
Oj, powiem wam, że czasami się dziwiłam, jak dziewczyny niektóre, które mają kanały, się pytały, co mam robić z chamskimi komentarzami. Ja wam powiem, czy dziwiłam. Do tej pory się dziwię, nie tylko czasami. Ja po prostu usuwam je bez skrupułów, bo o ile komentarze do mnie chamskie mam, to naprawdę. To jeżeli ktoś do ludzi piszących pod moim filmem ich obraża, wyzywa od idiotów, od infantylnych jakichś, nie wiem, dziwuszek, no to sorry, ale u mnie nie ma na to miejsca. Nie ma na to miejsca. Ja kanał prowadzę tak, jak prowadzę, na luzie i chciałabym, żeby wszyscy na luzie do tego wszystkiego podchodzili. W ogóle zarzucanie mi, nie wiem, ja w ogóle się ostatnio poczułam, jakbym była oskarżana o to, że namawiam ludzi do wyjazdu do Anglii. Nie, absolutnie. Ja powiedziałam, że to była tylko i wyłącznie moja historia. W filmie to mówię, to jest moja historia. Każdy ma swoje za i przeciw. Ja opowiedziałam naszą historię, jak to jest i dlaczego my wybraliśmy tak, a nie inaczej. Nie tłumaczę się tutaj. Nie mam się zamiaru tłumaczyć, ale powiem wam, że rusza mnie to zachowanie, ruszały mnie te komentarze. No i najczęściej zauważyłam, że chamskie komentarze, że chamskie komentarze wyzywające wszystkich to są ludzie, którzy są w Polsce. I dlaczego to tak jest? Nie mam pojęcia. Naprawdę nie mam pojęcia, nie chcę w to wnikać. Nie chcę w to wnikać. Co, wstałeś? Wstał. Wstałeś? Schowaj język. Schowaj język. Nie chcę w to wnikać. Każdy sobie myśli, jak sobie myśli. I tyle. Ale prosiłabym, żebyście nie obrażali ludzi komentujących pod moimi filmami. No. I koniecznie, jeżeli ktoś właśnie został i mnie do tej pory ogląda, to dajcie znać, gdzie zobaczyliście ten film, bo tak jak mówiłam, na 100% musiał być gdzieś puszczany. I ciekawi mnie to gdzie, bo nie mam możliwości sprawdzenia gdzie. Hejka, kochani, witajcie w środę. Tak, środa. Ja jestem właśnie przed pracą, chociaż wiem, że dzisiaj znowu pracy u nas nie będzie, także nie wiem. Ale już do domu dzisiaj nie chcę iść, bo co za dużo, to niezdrowo. Kto później się przyzwyczai znowu, jak się odzwyczai od pracy. Wiecie co, dzisiaj mam na powiekach. Pierwszy raz sobie nałożyłam bazę z Urban Decay, także zobaczymy, jak to będzie. Miałam używać w Sylwestra, no ale zdecydowałam nie, bo ja, jak wiecie, jestem alergiczką, także bałam się, co to tam by się wydarzyło. Ale jak na razie nic mnie nie uzawiodczy, mi nie uzawiam, także mam nadzieję, że będzie ok. Fajnie, cienie się rozblendowują, zupełnie inna bajka. Kiedyś miałam tą bazę z Art Deco, ale ona przy dłuższym używaniu, przy dłuższym, po prostu przy codziennym używaniu, wysuszała mi bardzo powieki, także mam nadzieję, że z tym będzie inaczej. No i tamta chyba miała w głównym składniku zaraz bardzo wysoko coś tam z soi. A tutaj nawet nie sprawdzałam, ale chyba przeczytałam trzy pierwsze i tam soi nie ma, także mam nadzieję, że będzie ok. Muszę sobie coś zrobić do jedzenia, nie wiem co dzisiaj mieliście na obiad. Nie wiem co jeść, nie wiem co jeść. Wczoraj w ogóle jaką miałam przygodę, bo zaczęłam znowu, mówiłam wam, że chcę schudnąć jeszcze 5 kilo. No już 2 dni, ładnie mi idzie, wszystko super ładnie. No i przed wyjściem chciałam sobie zrobić jacket potato z fasolką. Wstawiłam do mikrofali, coś tam musiałam, bo w mikrofali robię jacket, te ziemniaczki w garniturku, bo coś tam musiałam napstrykać, napstrykałam. To było przed wyjściem, a wiecie, ja mam przed wyjściem wszystko zaplanowane co do minuty. Kiedy zaczynam robić jedzenie, kiedy jem, kiedy wychodzę, po prostu wszystko mam. Idę w czasie, żeby już to wyłożyć na talerz i żeby sobie robić wszystko. No to już była 14, chyba 5 albo 10, sobie zostawiłam 20 minut na jedzenie. A ziemniaki zimne. I tak byłam wściekła. Także dzięki Bogu była awaryjna pizza. Jak mi troszkę znacie, to wiecie, że ucieszyłam się z tego. Ale była awaryjna, znaczy troszeczkę się zdenerwowałam. No ale była ta awaryjna pizza i ją zjadłam. I dzisiaj stanęłam na wagę, jest dalej 700 gram w dół. Także super, super. No i tyle. Zimno, dzisiaj już przestało padać. Dzisiaj już nie jest tak mroźno, mroźno, ale z rana padało. Z rana padało i to tak dosyć poważnie. Teraz już widzę, przestało. Nawet tak fajnie, ale słońce nie. Powiem wam, ostatnio taka szaruwa jest. Tak byle jak. Gdzieś coś słońce, może gdzieś tam za chmurami jest, ale dzisiaj to już zupełnie szaro. Tak niefajnie, niefajnie. Jak rozmawiałam z małą istotą ostatnio, to w Polsce tak samo. Przynajmniej u nas tam w naszym rejonie tak samo. Także kiszka. Mam nadzieję, w każdym razie, właśnie zapowiadałam wielkie, wielkie mrozy. I mam nadzieję, że tych mrozów takich wielkich nie będzie, jak my przylecimy do Polski. Bo nie mam takich ciuchów na takie mrozy. No ale zobaczymy. Zobaczymy. Dobra, idę myśleć, co jeść. Może dzisiaj sobie zrobię te ziemniaki? Pokażę wam, jak się robi. Tak, pokażę wam, jak się robi. Kiedyś zrobiłam mojemu bratu, jak przyjechał tutaj do nas. Znaczy, on mieszkał w Anglii. Jak przyjechał do nas, jemu robiłam ziemniaki, to się zawsze dopytywało, jakie się robi, jakie się robi. Także wam też pokażę. Wczoraj sobie znowu pomalowałam pazurki tym lakierem z Sally Hansen. Powiem wam, uwielbiam go. Lubię w ogóle wygrzebywać takie moje starości, starocie. I później znowu się w nich zachukiwać, świetne to jest. I mam ten, nałożyłam te piórka z Primarka, co wam pokazałam, że dostałam od znajomej. Pokażesz się? No, że dostałam od znajomej. Fajnie wyglądają. Wiem, że będzie ból głowy przy zmywaniu.
No ale przeżyje. Super lakier. Drugi dzień ładnie się trzyma, także pamiętam, mi się wydawało, że jego trwałość była dużo inna, ale jednak jest ok. Jeszcze Wam powiem, na żadne blaty nie można stawiać gorących garnków, a już z pewnością na blaty naklejane, tak jak my tutaj zrobiliśmy, także tak się stało już jakiś czas temu. Trzeba będzie wymienić, ale dobrze, że to kosz nie był wielki, także spoko. A tych kaw, co Wam ostatnio pokazywałam w tej takiej selekcji, ogólnie nie polecam. Słabe i do niczego. Je się zalewa, miesza, odczekuje 20 sekund i znowu miesza. Wyglądają ok, ale smakują ble. Dobra, pokazuję ten bardzo skomplikowany obiad, ale bardzo angielski, powiedziałabym. Cztery. Do tego celu potrzebne nam są jacket potato. Wiecie co, ja próbowałam z normalnymi ziemniakami. Nie zawsze to wychodzi. Nie wiem, od czego to jest zależne, ale nie zawsze to wychodzi. Ziemniak już jest umyty, wysuszony. Teraz biorę widelec i będę go po prostu dziurkowała z kilku stron. Tutaj brukselka już czeka na gotowanie. Na razie wygotuje się woda, także dobra, dziurkuję go i powiem Wam, co dalej. Jest już podziurkowany i uwierzcie mi lub nie, te ziemniaki robi się na dwa sposoby. Albo pieczy się w piekarniku przez około 1,5 godziny, też podziurkowane daje się do piekarnika i wtedy jest w piekarniku, albo daje się je do mikrofali na pełną moc. Ta akurat wielkość myślę na 7 minut razem, czyli 3,5 minuty, chwileczkę odczekać, przewrócić na drugą stronę, znowu 3,5 minuty i później Wam pokażę, z czym ja dzisiaj to będę jadła. Jest za 25 druga, także mam jeszcze troszeczkę czasu do obiadu, bo obiad sobie planuję jeść na drugą. Tak jak mówię, teraz robi się brukselka, brukselkę podgotuję i mniej więcej jak będzie za 10 czy tam za 7 wstawię tego ziemniaka i o drugiej będę miała obiadek gotowy. Także to Wam pokażę, a teraz biorę się za mały relaksik przed pracą i tą niedobrą kawę. Idziecie ze mną na kawę? Dostałam właśnie maila od DPD, znaczy maila, wiadomość, że moja przesyłka dzisiaj będzie dostarczona, nie wiem czy Wam mówiłam, zamówiłam trochę rzeczy z The Body Shop, jak były przeceny, trochę, tylko i wyłącznie żele pod prysznic, bo na tych przecenach mi się wydaje, że bardzo warto u nich kupować. I powiem Wam, że jestem rozczarowana, bo będzie dzisiaj ta przesyłka, ale... pranie do ściągnięcia. Będzie dzisiaj ta przesyłka, ale... od 15:27, a mnie akurat wtedy już nie będzie w domu, także przesunęłam ją... na inny dzień, znaczy nie przesunęłam ją na inny dzień, nie, okłamuję Was, sorry, cofnij, nie przesunęłam jej na inny dzień, tylko poprosiłam, żeby zostawili u sąsiada, także zostawiam u sąsiada. I tyle, powiem Wam, podoba mi się, jak te cienie wyglądają i tu używałam tych zwykłych cieni. U mnie przypuszczam, że nie często widać, że ją oczy maluję, w ogóle ja się bardzo rzadko kiedy maluję. Ale jak już pomaluję oczy, to przeważnie właśnie idę w brązy i mi się wydaje, że bardzo to słabo widać. I tak ja sobie zawsze, przeważnie jak właśnie maluję na bazie, no to myślę sobie, że sobie podbiję te kolory, no ale brązów za bardzo się nie da podbić. A jeszcze Wam coś chciałam powiedzieć, mój Borysław ma dzisiaj 10 lat. 10 urodziny, czyli na ludzkiej to ile to jest? 60 czy 50? Bo różnie liczą, niby 50, niby 60, niby 70. Na duże psy, według niektórych źródeł jest 6 albo 7 lat. O, jak chrapie. 6 albo 7 lat, także mam takiego małego emeryta, nie wiem, emeryta, seniora w domu, o, w ten sposób. 10 lat, one niby żyją 10-12. Także, ale jeszcze na pewno długo za niej będzie. Kochany, chociaż ostatnio powiem Wam, jest taki, już taki, tak widać, że już taki po prostu jest staruszek. A może Wam powiem pokrótce, jak my w ogóle mamy tego Borysa, skąd mamy tego Borysa. Już Wam o Lunie opowiadałam, to Wam opowiem też o Borysie. Było to właśnie w 2007 roku, pod koniec stycznia. Pamiętam, że Radek zawsze w niedzielę, na 100% w niedzielę, bo mieliśmy razem z Radkiem wolne i Radek poszedł mi po gazetę. On zawsze z rana chodził po gazetę do sklepu, ja zawsze w niedzielę, w sobotę. Zawsze w sobotę czytałam poranne gazety, lubiłam. Pamiętam, że ja leżałam w łóżku i ja tak wiecie, już nie spałam, ja tak po prostu, to tak wszystko słychać, tak sobie drzemałam troszeczkę, tak wiecie, leżałam. I słyszałam, jak on biegnie, bo mieliśmy okno skierowane na taką drogę do nas, mniejsza z tym, to jeszcze było w Liverpoolu. I słyszałam, jak on biegnie. I biegnie, biegnie do tego domu i myślę, Boże, co się stało, że on biegnie. No, on wchodzi do sypialni. On wchodzi do sypialni z kartonem. W kartonie po Walkersach, pamiętam. Z kartonem po Walkersach. I tak i wyciąga w ogóle mi tego Borysa. I ja do niego mówię w ogóle, co to jest? Co to jest? Bo powiem Wam, że Borys miał wtedy 4 tygodnie. Nawet chyba nie miał 4 tygodni. Już 4 tygodnie miał, bo on ledwo co widział i jeszcze biegał i się w ogóle przewracał. Mieścił się na dłoni, przysięgam, mieścił się na dłoni i cały ciężar jego ciała to była jego głowa tak naprawdę. To po prostu było komiczne.
Pamiętam, że się pytałam Radka w ogóle, co to jest. Ja byłam przekonana, że to jest świnka morska. Mówię, taka, wiecie, trochę zaspana. Ja mówię, co to jest świnka morska? Wzięłam to na ręce. Ja mówię, matko boska, co to? No i dopiero wtedy zauważyłam, że to pies, ale w tym kartoniku naprawdę jak świnka morska wyglądał. I powiem wam, że ja się jego bałam, no bo te rasy, wiecie, jaką mają opinię te rasy. W każdym razie bałam się go, znaczy bałam, on miał strasznie, on miał już takie maleńkie ząbki i te ząbki miał jak szpilki. I on tymi ząbkami cały czas gdzieś tam mnie przegryzał. Ja mówię, matko boska, i w ogóle pamiętam, że Radek wtedy jechał do pracy, na drugą zmianę chyba jechał do pracy, albo gdzieś tam musiał jechać, no mniejsza z tym. I mnie z nim zostawił, nie, to było na drugi dzień, i mnie z nim zostawił i pamiętam, że on chodził, ja miałam wtedy wolno, on chodził. I tak myślę, co on chce w ogóle, co on chce? On poszedł gdzieś tam, miałam ze sofą torebkę położoną, a on poszedł, wszedł i załatwił, że tak ładnie powiem, nie będę mówiła brzydko, i załatwił mi się do torebki. Także tak to było, w ogóle biegał za nami, biegał za mną tymi zębami, tak mnie łapał po kostkach, matko boska, naprawdę pierwsze dwa dni to ja się po prostu jego bałam. I on był taki malutki, miał 4 tygodnie. Po prostu był za szybko od mamy zabrany, on się cały czas trząsł, no i on z nami na początku spał w łóżku, ale był taki kochany, że w łóżku nigdy się nie załatwił, no ale psy, żaden pies, no chyba, że są takie całkiem małe, no to wtedy w łóżku się załatwiają, no i mamy to sprzątają, ale on się w łóżku nie załatwił, pamiętam, że on spał Radkowi, on tak, o, mówię, on był mniejszy niż moja dłoń i on tak spał cały czas, tutaj jemu szedł i jego za ucho przygryzał. Tak jakby matki cyca ssał, no normalnie to była jakaś parodia i pamiętam, że ja się na początku bałam, że on Radkowi gdzieś tutaj przegryzie jakieś szyły i mi się Radek w nocy wykrwawi. To po prostu było świetne. A skąd się wziął w ogóle ten pies? Ja zawsze w domu rodziny miałam psy i za to moim rodzicom bardzo, bardzo dziękuję, chociaż i ja i mój brat byliśmy alergikami, ale oni nie pozwolili na to, żebyśmy w ogóle mieszkali w takich warunkach, wiecie. No i dziękuję im naprawdę za to, wiecie co, ja pieprzę to, jak moja skóra może wyglądać, ale kurde, życie bez psa to lub bez kota to byłaby dla mnie po prostu męka, tak myślę. I ja zawsze właśnie miałam psy, no i wtedy jak byliśmy w Anglii, miałam wtedy mojego tego lopezika, o którym wam mówiłam, który właśnie teraz też będzie 5 lat, kiedy musieliśmy go uśpić. I zawsze za nim tęskniłam i cały czas mówiłam mojemu Radkowi, Boże, jak ja tęsknię, ja chciałabym mieć psa, tęsknię za Lopezem i bla, 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 bla. No i on wreszcie wziął, poszedł do tego sklepu po tą gazetę, no i słyszy, że coś tam na tym zapleczu piszczy u tego, my żeśmy tam chodzili do takiego naszego, po prostu mieliśmy taki sklep lokalny i bardzo dobrze znam tego sprzedawcę. I coś tam tak piszczało. Piszczy, piszczy, piszczy i Radek wreszcie mówi, co to tam tak piszczy? Mówi, ale spoko, mówi, wziąłem małego psa, mówię, on cały czas piszczy, w ogóle sra cały czas, teraz już powiem to brzydko. Sra cały czas, je, żyga cały czas, mówi, już nie wiem, co z nim zrobić. Chcesz jego? Sprzedam ci go, mówi. Ja go kupiłem coś tam niby, ale mówi, sprzedam ci go. Mówi, za 50 funtów. I Radek mówi, za 50 funtów, on mówi, tak, bo ja właśnie 50 funtów może dać temu gościowi. A Radek mówi, no dobra, no to daj go, nawet na niego nie patrzę. No i on wyszedł z tym moim Boryskiem. No i właśnie tak jak mówiłam, on po prostu był cały czas mały. On nie był odrobaczony, on po prostu płakał za mamą. Wziął jego Radek, od razu w ten sam dzień poszliśmy do weterynarza. Ona jego od razu odrobaczyła. I od razu nam powiedziała, nie patrzcie, co on z siebie wydali po tym zastrzyku. Źle zrobiliśmy, że popatrzyliśmy, powiem wam, oj źle. W każdym razie, no tak, no przyniósł go i został u nas. I powiem wam taka historia. Chodziłam później w parku z nim i poznałam w ogóle hodowcę Borysa, który powiedział, że on właśnie tego psa też za 50 funtów sprzedał temu właśnie naszemu właścicielowi sklepu, a tylko i dlatego, on w ogóle wtedy miał hodowlę legalną, a tylko i dlatego, że Borys był najsłabszy z miotu i on był przekonany, że on w ogóle nie wytrzyma, no i po prostu nie chciał jego. No i tak chodziliśmy z tym psem, no i często się dosyć spotykaliśmy z tym hodowcą i w ogóle z Borysa mamą. I powiem wam, jak już Borys miał jakieś 5 miesięcy, zobaczyliśmy się z nim po dłuższym czasie i gościu w ogóle w szoku. On jego chciał ode mnie odkupić za 800 funtów. Powiedział, że takie umaszczenie, jakie on ma, no po prostu, że bajka, i powiedział, dam ci 800 funtów, dam ci kolejnego psa, po prostu daj mi tego psa. My się na to nigdy... Ciekawe, czy ja cały czas głośnik przykrywam. No chyba tak. Ale ja powiedziałam do gościa, absolutnie nie, absolutnie nie. Także nie zgodziłam się i mam najpiękniejszego i chyba najkochańszego psa na świecie, powiem wam. Który jest już z nami właśnie, no prawie 10 lat, no my jego nie mamy 10 lat, no ale który ma dzisiaj 10 urodziny. Także radość, jaką psy dają, naprawdę. No i też się cieszę, tak jak Lunę uratowaliśmy z ulicy, tak myślę, że Borysa uratowaliśmy, bo ten gość nawet by z nim nie poszedł do weterynarza, może, chociaż to był pierwszy dzień, powiedział, że nawet nie ma jakiś, no bo sklep ma otwarty. W każdym razie my od razu się umówiliśmy, od razu poszliśmy do weterynarza i od razu powiem wam, się mu poprawiło. I pamiętam, że później mieliśmy z nim problem, bo on nie chciał jeść. O, właśnie, dla wszystkich ludzi, którzy mają psy niejadki, słuchajcie. Poszliśmy do weterynarza i powiedzieliśmy, on tego nie chce, tego nie chce. To już było po jakimś czasie, jak już tak jadł takie inne karmy, nie tylko miękkie.
I tego nie chcę. Ona mówi, to, a co wy w ogóle robicie? Mówi, dajcie mu jedną karmę, nasypcie do miski i tyle. Jak będzie głodny, to zje. I tak Borysa nauczyliśmy, że on po prostu je, co ma. My cały czas dajemy mu jedną karmę, nie, cały czas jedną karmę, no on ma dużo uczuleń. Także jedną karmę, jest jej nauczony i wsuwa. I tyle. Ale szaro się zrobiło, chyba widzicie tutaj. Tak więc tak, dla wszystkich pań, które mają, pań w ogóle, dla wszystkich właścicieli, którzy mają psy niejadki, ja Wam polecam, dajcie mu karmę do miski, nie cudujcie, nie wymyślajcie, nie kupujcie nic innego, bo często właśnie się słyszało, mój pies tego nie chce, mój taki wybredny, mój taki, tak, właśnie psy są wybredne, bo my je tego uczymy, czy tam ich, nie? Bo my psy uczymy być wybrednymi, to my im pokazujemy, że jest coś takiego, jest coś takiego, jest coś takiego. Jedna karma i ponoć z tego, co mój weterynarz powiedział, pewnie co weterynarzy, to tyle opinii, ale mieliśmy w sumie w życiu chyba trzech weterynarzy i każdy z nich mówi, nie zmieniać karmy za często, także my tak. A co to za pani tutaj była? Także my tak właśnie robimy, nie zmieniamy karmy zbyt często, nie dajemy psom zbyt wielkiego wyboru i okazji do wybrzydzenia. Jak już jest mięciutki, ugotowany, przeważnie Anglicy po prostu je tak rozkładają, często jedzą tylko i wyłącznie z masłem, a ja zjem samego, na to dam plasterek sera i dam kilka łyżek fasolki takiej tutaj, fasolki. I teraz szybko do mikrofali na kolejną minutę, żeby zagrzała się fasolka, jak i serek. Serek rozpuszczony, fasolka gorąca, do tego brukselka i zielona fasolka. Dobra, ja się biorę za jedzenko. Mam pół godziny na zjedzenie, także biorę się za jedzenie. A z wami się żegnam i lecę do pracy. Do następnego, pa!